Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, ja zobaczę, dzisiaj będzie Slime Beauty, tak go będę nazywać, jeżeli będziemy używać jakichkolwiek kosmetyków, to dziś użyjemy tej oto szmineczki. Słuchajcie, ja nie używam takich kolorów i nie jest mi szkoda jej tutaj zużyć do slime, ale wydaje mi się, że powinniśmy zrobić nową serię Slime Beauty. Wy proponujecie w komentarzach, jakie kosmetyki powinnam użyć, a ja będę ich szukać na półkach w jak najniższej cenie i będziemy ich używać do slima. Wy zostawiacie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję w tym kanale, a my zabieramy się za zrobienie slime'a i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dodaję klej przezroczysty, dodam kilka kropel kolorku, mam widelec, ponieważ o wiele łatwiej mi będzie rozprowadzić. Ale to będzie kolorek. Tak, rozprowadzanie widelcem jest o wiele lepsze. To wygląda trochę jak Halloween, powiem wam. Dodałam troszeczkę sody. Dodaję aktywator. O, oh, wow. Cudowny jest. Wydaje mi się, że wyrabianie widelcem slime'a jest o wiele lepsze, jeżeli mamy jakąś taką, wiecie, taki dodatek, który trzeba rozdrobnić, ale widzę, że wygląda to naprawdę super. Powiem wam tak, że jestem zadowolona, zobaczcie. Wow, aż to rozciąga. Jego konsystencja jest naprawdę ładna. Jestem w szoku, że udało nam się zrobić takiego fajnego slajma. Bawię się specjalnie nim widelcem, ponieważ nigdy tego tutaj nie robiłam na kanale, a kto wie, może komuś się to spodoba i widzę, że robi naprawdę bardzo fajne takie wzorki na slajmie. Spróbujcie poeksperymentować w domu. Może nie każdemu się to spodoba. Gusta są inne, na pewno ktoś się będzie śmiał, ale... Powiem wam tak, że przez przypadek odkryłam naprawdę bardzo fajną rzecz. Przepięknie pachnie, jak to Beauty Slime, czyli Beauty Slime, czyli z składników kosmetyków. Naprawdę przepięknie pachnie, to też potrafi, zobaczcie, barwić tutaj. Ale... Wow. Przepięknie to wygląda. Dajcie znać, co sądzicie o tym slajmie i piszcie w komentarzach przykłady, jakie kolejne kosmetyki powinnam dodać, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć kochani, pa!